Siema, z tej strony Elvena, to jest ponownie Five Nights at Freddy's 4. Dzisiaj przejdziemy noc dziewiątą. Noc dziewiąta jest ukryta w tej grze i nie jest ona dostępna nigdzie tutaj w menu głównym, ani nic takiego. Trzeba najwyraźniej zrobić coś takiego. Wejść do pliku zapisu gry i zmienić noc piątą na dziewiątą. Wtedy zapisujemy save. I gdy wjedziemy na continue, może nic się nie zmieni, ale... Ta-dam! I wszyscy uważają, że noc dziewiąta jest błędem gry. Chociaż tak nie uważam, tak samo było w trzeciej części. Noc siódma nie była tak naprawdę błędem gry, bo Scott specjalnie zrobił grafikę do tej gry nocy siódmej, tak? Więc... Tak samo z siebie się to nie mogło wziąć. Słyszę tam samochody jadące za tym, za oknem, czy coś takiego. W sensie w grze. Ale nic tutaj nie ma. Można coś da kliknąć czy coś. Jest za spokojnie. Nawet fledziaków nie ma. Nie wiem, może to jakaś noc testowa jest albo coś takiego. Coś tam szło. Czy to w ogóle da się zginąć? Czy to w ogóle idzie cokolwiek po mnie? Bo jak nie, to jest jeszcze bardziej przerażające. Nic nie idzie. Chociaż jakby nagle przyszło mi wyskoczyło na rej, to mi się zesrał, więc... Może o czwartej będzie Nightmare, albo Fredbear, albo coś takiego. Nic tu nie ma w tej nocy, tak totalnie, nic nie ma. Jest piąta. Wiem, że w drugiej części podczas takiej nocy był błąd, który powodował, że jak się podniosło kamery, nic nie działało. I całą noc się tylko świeciło latarkami w biurze, nic więcej. Więc czy tutaj na koniec tego coś dostaniemy? Wątpię raczej, bo by było o tym pewnie głośno, o ile ktoś to znalazł. A raczej znaleźli, bo mi ktoś tam pisał, że było na YouTubie. Ale mimo wszystko... no w trzeciej części przynajmniej noc ta ukryta była jakoś wyzywająca, tak? A tutaj... O kuźwa, było coś. Ej, było coś. Teraz dopiero, o 5 rano. To jest creepy. Już 6 rano, okej. Czy gra się skraszuje teraz, czy wywali do pulpitu? Czy będzie coś za tą dziewiątą noc, czy ona coś po sobie zostawi ciekawego? Normalnie gra działa, normalnie jest wszystko tak jak powinno być. Czy coś w ekstra odblokowaliśmy? Sprawdźmy to, bo nigdy nie wiadomo. Wątpię, żeby coś było, ale mimo wszystko wolę sprawdzić. O, żebym się zesrał, dobra. A nie, to jest Nightmare, to jest ta noc, to nie, to tego nie szukamy. Możemy sprawdzić jeszcze w zapisie gry coś, czy coś się zmieniło. To jest tutaj. Nie wiem. Dalej się tylko zastanawiam, co to jest za test 1 w pliku zapisu gry, ale tego nie chcę sprawdzać, to może ktoś wykmini, więc najwyraźniej to by było na tyle. Kurczę, szkoda, myślałem, że ta noc dziewiąta będzie jakaś wyzywająca, myślałem, że coś tutaj będzie fajnego, a tu klapa. Dziwne tylko, że przez całą noc nic nie było, tylko o 5 frediaki przyszły, te małe takie miniatury Freddy'ego, tak? No nieważne, więc to by było na tyle. Nie wiem, czy będzie jakiś film z podsumowaniem na temat całego tego Five Nights at Freddy's 4, nie wiem, co o tym sądzić. Gra jest ogólnie zarąbista. Jest świetnie zrobiona pod tym względem, że trzeba czegoś słuchać. To jest najcięższe, żeby słuchać. W drugiej części próbowałem to wykorzystać, ten słuch, żeby wiedzieć, co idzie z której strony. Czy jest blisko, czy jest daleko, czy idzie z prawej, co jest z szybu, czy z lewej. Tyle się dowiedziałem tak naprawdę, bo wszystko było w mono. Wszystko słyszałem tylko po środku, nie było tego stereo. Nie... Czy coś szło z prawej, czy coś szło z lewej, nie było różnicy, było słychać cały czas po środku. A tutaj słychać stereo i to jest zajebiste. Mógł to wykorzystać wcześniej, byłoby dużo ciekawiej. Praktycznie zostało nam tyle, że musimy czekać na film z Five Nights at Freddy's, który swoją drogą będzie miał prawdziwe animatrony, prawdziwe mechaniczne roboty, a nie CGI, w sensie grafikę komputerową, co mi się bardzo podoba. Jak chcecie, to będzie zrobił o tym film, coś tam wspominał, jeszcze nie jestem pewien co, bo nie słyszałem, ale wiem, że coś tam robią ten temat.
I najwyżej możemy czekać na to DLC całe, czy co on tam kmini. Zmienia całą stronę. Nie wiadomo, co to będzie, tak czy inaczej, ja cały czas twierdzę, że to będzie koniec oryginalnej historii Five Nights at Freddy's, tak samo jak on powiedział. Czyli tej oryginalnej historii, związanej z tymi animatronami i tak dalej, może wykorzysta pomysł jakiś inny. Zostawi te animatrony, będzie dalej coś tam z tą pizzerią i tak dalej, ale będzie zupełnie inna historia. Bo to jest tak, nie mówiłem tego chyba nigdzie, ale to jest taki pomysł, który przyszedł mi do głowy. Może autor po prostu zrobił grę, w której wymyślił sobie jakąś tam fabułę i ją rzucił, tak? Po prostu zrobił. On nie wiedział, że ta gra odniesie jakikolwiek sukces. On miał zerowe szanse na to. Sam to mówił i pisał tam gdzieś w gazetach na końcu którejś części, chyba trzeciej. I gra nagle zyskała rozgłos. Ludzie zaczęli robić teorie i chcieli więcej, więc zrobił więcej. Wymyślił coś tam trochę tej fabuły. Potem wymyślił jeszcze trochę, ale to było nieprzemyślane i były rzeczy, których on sam po prostu nie mógł wyjaśnić. Nie był w stanie, nie rozumiał sam tego, niektórych tych rzeczy, tak? Fabuła miała masę dziur i ma do tej pory, dlatego chciał wyjaśnić ostatnią rzecz w jakiś zagmatwany sposób, co zrobił zresztą, a potem postanowił prawdopodobnie teraz zrobić zupełnie nową część, związaną też z tymi miśkami, albo z innymi miśkami tego typu, tylko nową, świeżą historię, którą przemyśli od początku do końca. Całe trzy części, załóżmy, czy tam cztery, czy tam kilka ich. To by miało większy sens, gdyby miał wszystko obmyślone od początku do końca, tak? Więc ja sądzę, że tak to będzie wyglądać. Może nie będzie Five Nights at Freddy's, może będzie Six Nights at My Mama's Ass, czy coś takiego, ale będzie dalej coś takiego, tak? W tym stylu. Nie wiem, to tylko moje spekulacje. Będzie jakiś spin-off i tyle, więc zobaczymy. To by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w innych filmach. Na razie.